Wrocław dla Białorusi. Chociaż niewielka, to symboliczna wystawa czasowa w Centrum Historii Zajezdnia. Pokazuje, jak Wrocław i jego mieszkańcy wspierają protestujących przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Tutaj, w miejscu, gdzie rodziła się Solidarność, Wrocław w ten sposób pokazuje solidarność z Białorusinami. Tutaj zeszłej soboty gościła pani Swiatłana Cichanouska wraz ze współpracownicami, która się spotykała tutaj z białoruską diasporą. To tutaj jest wystawa Zajezdnia Strajkuje, z której cały dochód jest przeznaczony na pomoc społeczeństwu obywatelskiemu na Białorusi. To wreszcie Centrum Historii Zajezdnia, i to podkreślali też niektórzy uczestnicy tego spotkania, daje nadzieję, że wolność, jeśli jej się pragnie, to przychodzi. No bo przecież to tutaj ludzie strajkowali w 80 roku, gdy nie było szansy na tę wolność. 10 lat później to się ziściło i tego życzymy naszym przyjaciołom z Białorusi. Podczas uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego Swiatłana Cichanouska nawiązała do narodzin polskiej Solidarności, tym samym wyrażając nadzieję, że na Białorusi protesty również dadzą szansę na demokrację. Менавіта солідарність об'єднала поляків в боротьбі за свободу. Właśnie solidarność połączyła Polaków, najpierw robotników, a później cały naród. I właśnie solidarność doprowadziła Polskę do prawie wolnych wyborów, od których zaczęły się pokojowe zmiany. Jak wówczas Polacy, tak teraz Białorusini wybrali pokojową drogę walki. Właśnie w takiej walce rodzi się i hartuje naród. W takiej walce wzmacnia się solidarność. Загартовується народ. У такой боротьбе умацовується солідарність. Історія ніколи не повторюється один до один, але з історії можна черпати інспірацію. То, що dobro też przychodzi. Przede wszystkim na Białorusi do tej pory ruch opozycyjny miał jednak elitarny charakter. W zeszłym roku protesty miały masową skalę. I to jest pierwsza podstawowa zmiana, która na Białorusi nastąpiła, która troszkę przypomina ten okres Solidarności w Polsce. Natomiast Białorusini są dzisiaj w o wiele gorszej sytuacji geopolitycznej, no właściwie są w strefie wpływów rosyjskich. Centrum Historii Zajezdnia cały dochód z wystawy poświęconej narodzinom Solidarności we Wrocławiu, wystawy pod tytułem Zajezdnia Strajkuje, przeznacza na wsparcie dla białorusińskiego społeczeństwa obywatelskiego. Wystawa czeka na odwiedzających do końca roku. Do tej pory odwiedziło ją kilka tysięcy osób. Każdy bilet to 10 zł, można sobie policzyć. Natomiast będziemy chcieli konkretny projekt jakiś zorganizować wspólnie z Fundacją Za Wolność Naszą i Waszą i jakiś konkretny cel tej pomocy wybrać. Echo 24, Oliwia Stasiak.